Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne co drugi dzień znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Trwające śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 17-letniego Fabiana Zydora z Tarnowej, który zaginął w październiku 2016 roku, nadal nie przynosi jednoznacznych odpowiedzi. Mimo zatrzymania trzech mężczyzn podejrzanych o zaangażowanie w tę sprawę, ciała młodzieńca nie udało się odnaleźć. Poznańska prokuratura pod nadzorem prokuratora Łukasza Wawrzyniaka nieustannie pracuje nad ustaleniem miejsc pochówku Fabiana. Wspomnienia rodziny młodzieńca ukazują wieczór jego zaginięcia jako pełen sprzecznych relacji i niejasności. Jak wspominała siostra Fabiana, Patrycja, młodzieniec spędzał wieczór z kolegami, podczas którego miał być pijany i przeżywać jakieś emocjonalne trudności. Niepokojące informacje pojawiły się 2 lata temu, kiedy wielkopolska policja, opierając się na przeprowadzonych śledztwach, przekazała, że Fabian prawdopodobnie nie żyje, a jego ciało zostało ukryte. Andrzej Borowiak, przedstawiciel wielkopolskiej policji, opisał, jak trzech podejrzanych mężczyzn napotkało Fabiana wieczorem w centrum Tarnowej, a następnie napadło i zamordowało go. Według śledczych z Poznania, Fabian padł ofiarą brutalnego morderstwa, po czym jego ciało miało zostać wrzucone do rzeki Warty. Co więcej, podejrzani mężczyźni mieli już wcześniejsze przewinienia na swoim koncie, w tym uprowadzenia i przetrzymywania. Obecnie wszyscy trzej podejrzani przebywają w więzieniu, gdzie odbywają kary za wcześniejsze przestępstwa. Marcin W. przyznał się, że zabił brata oraz matkę domniemanego chłopaka kobiety, którą kochał bez wzajemności. Grozi mu za to dożywocie. Rozpoczęła się obserwacja psychiatryczna mężczyzny, od wyników której zależy to, czy sprawa trafi do sądu, czy też mężczyzna uniknie kary. 29 marca region Muchocina oraz Międzychodu został wstrząśnięty dramatycznym wydarzeniem. Marcin W., 24-latek, jest podejrzany o dokonanie 2 zabójstw i próbę zacierania śladów. Najpierw późnym popołudniem tego dnia strażacy zostali wezwani do ugaszenia pożaru mieszkania w bloku w Muchocinie. Następnie okazało się, że Marcin przyszedł do tego mieszkania pieszo, zabił 22-latka nożem, podpalił mieszkanie i uciekł samochodem ofiary. Później udał się do Międzychodu, gdzie dokonał 2. morderstwa na 45-letniej kobiecie. W sumie swoim ofiarom zadał 55 ciosów nożem. Samochód porzucił w kompleksie leśnym, po czym rozpoczęła się intensywna obława na podejrzanego. Marcin W., po dobie ukrywania się, sam zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Podczas śledztwa w sprawie podwójnego zabójstwa, prowadzonego przez Poznańską Prokuraturę Okręgową, Marcin W. przyznał się do popełnienia 2 zbrodni. Później, w czerwcu, został przesłuchany ponownie i podzielił się ze śledczymi szczegółami zbrodni. Przyznał się także do podpalenia mieszkania, tłumacząc, że chciał zatrzeć ślady. Motywem jego działania miała być obsesyjna miłość do dziewczyny. Obecnie Marcin W. przebywa pod obserwacją psychiatryczną. Jeśli zostanie uznany za poczytalnego w chwili popełnienia przestępstwa, sprawa trafi do sądu. W przeciwnym razie, zgodnie z prawem, sprawa zostanie umorzona i Marcin W. trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego jako środek zapobiegawczy. Sprawa zawiera wiele niewiadomych. Nie wiadomo na przykład, gdzie Marcin W. ukrywał się podczas obławy, czy ktoś mu w tym pomagał, czy był pod wpływem narkotyków. Dodatkowo, mężczyzna miał wcześniejszą historię prześladowania młodych mieszkańców okolicy, za co usłyszał zarzuty. Ale z powodu wątpliwości co do jego poczytalności, został skierowany na leczenie psychiatryczne. Wyszedł ze szpitala w marcu 2022 roku, a jego dalsza terapia miała być nadzorowana przez sąd. Do chwili przestępstwa nie dawał oznak, że może stanowić zagrożenie. W 1995 roku w Gdańsku 19-letnia Daria Reluga została wykorzystana seksualnie i zamordowana podczas joggingu w leśnym terenie dzielnicy Oliwa. Mimo upływu 28 lat, sprawca nie został ujęty. Policyjne archiwum wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie. Sprawa była utrudniona przez zaginięcie akt oraz zniszczenie kluczowych dowodów, takich jak odciski palców na nożu i włosy, które prawdopodobnie należały do sprawcy. Niemniej jednak materiał genetyczny sprawcy został zachowany
co pozwoliło wykluczyć kilkanaście osób z kręgu podejrzanych dzięki badaniom DNA. Podinspektor Paweł Mrozowski wierzy w rozwiązanie sprawy, podkreślając jej skomplikowanie. Ojciec Darii, chcąc przyspieszyć ujęcie mordercy, oferuje 100 tysięcy złotych nagrody za pomocne informacje, co podkreśla na rozwieszanych w mieście plakatach. Wciąż liczy na to, że sprawca zostanie ukarany, kończąc tym samym traumatyczny rozdział w życiu rodziny. Prokuratura Okręgowa w Lublinie oskarżyła 43-letniego Karola M. o brutalne zabójstwo komorniczki z Łukowa, której zadał około 40 ciosów nożem. Zaskakująco, komorniczka nie prowadziła sprawy Karola M. To inna kancelaria z Łukowa zajmowała się jego długami. W czasie napaści w kancelarii oprócz komorniczki ranił jeszcze dwie osoby próbujące ją bronić. Karol M. miał na celu zemstę na całym środowisku komorników, pomimo że nie miał wcześniejszych przestępstw na koncie, ale był zadłużony. Pani komornik to powszechnie znana i ceniona urzędniczka. Żadnych skarg, najmniejszych pretensji. Ktoś jest sędzią, ktoś inny prokuratorem, asesorem, notariuszem, ktoś inny wykonuje zawód komornika sądowego. Wszyscy jesteśmy w głębokim szoku, mówili tuż po tragedii Gazecie Wyborczej pracownicy sądu, którzy znali panią komornik. Sprawca ma dodatkowe zarzuty, w tym atak na policjanta. Chociaż psychiatrzy stwierdzili, że miał ograniczoną zdolność oceny swoich działań, akt oskarżenia został wysłany do sądu. Po zabójstwie komornicy w Polsce protestowali przeciwko nienawiści i hejtu, zamykając kancelarię. Był to pierwszy przypadek śmierci komornika podczas służby. Tragiczny wypadek w Krakowie, który miał miejsce przy Moście Dębnickim, wciąż wzbudza wiele emocji. Patryk P., syn znanej Sylwii Peretti, prowadząc pod wpływem alkoholu samochód, doprowadził do katastrofy. W wyniku zdarzenia zginął on oraz trzech innych młodych ludzi. Dnia 8 sierpnia informacje przekazane przez nieoficjalne źródła sugerowały, że badania toksykologiczne przeprowadzone na ciałach ofiar nie wykazały obecności środków odurzających. Dodatkowo, według tych informacji, w samochodzie znajdowały się tylko przednie fotele, podczas gdy tylna kanapa została usunięta. Pasażerowie, którzy podróżowali z tyłu, siedzieli bezpośrednio na podłodze pojazdu. Dane te są wciąż nieoficjalne i oczekuje się potwierdzenia tych informacji przez prokuraturę okręgową w Krakowie. Prokuratura wniosła o umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa 80-letniej kobiety z warszawskiej dzielnicy Wawer, której życie miał odebrać jej 24-letni wnuk. Zdarzenie miało miejsce 2 października 2022 roku. Wnuk seniorki został również oskarżony o nękanie swojej byłej partnerki i kradzież telefonu po zdarzeniu z babcią. Choć początkowo śledztwo prowadziła warszawska prokuratura, sprawę przeniesiono do Nowego Dworu Mazowieckiego. Tamtejsza prokuratura postanowiła wnioskować o umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym zamiast w więzieniu. Chociaż 24-latek nie przyznał się do winy, tłumacząc, że był to nieszczęśliwy wypadek, jego wyjaśnienia były sprzeczne z materiałami dowodowymi. Warszawska prokuratura wnioskowała początkowo o areszt, ale sąd odrzucił wniosek. Dopiero po przedstawieniu mu zarzutu kradzieży telefonu, sąd zdecydował się aresztować mężczyznę na wniosek prokuratury. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w nocy z 5 na 6 sierpnia na moście świętego Jana Nepomucena w Olsztynie. Wideo opublikowane na Twitterze ukazuje dwóch mężczyzn wdających się w szarpaninę, podczas której jeden z nich wrzuca drugiego przez barierkę mostu do rzeki Łyna. Wzburzenie wśród internautów wzbudził nie tylko brutalny charakter zdarzenia, ale też obojętność świadków. Wielu z nich patrzyło na całe zdarzenie, nie reagując i nie próbując pomóc poszkodowanemu. Policja w Olsztynie po otrzymaniu informacji o incydencie natychmiast wysłała na miejsce służby ratunkowe. Jak się później okazało, 43-letni mężczyzna, który wpadł do rzeki, zdołał samodzielnie wydostać się na brzeg i mimo dramatycznych okoliczności nie doznał poważnych obrażeń. Sprawca, 37-latek, opuścił miejsce zdarzenia, zanim przybyli funkcjonariusze. Co warto podkreślić, chociaż starszy mężczyzna zdecydował się nie składać zawiadomienia o zdarzeniu, olsztyńska policja, po zapoznaniu się z dostępnym materiałem wideo, podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa. Sprawdza się, czy napastnik naraził ofiarę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co w świetle kodeksu karnego jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ruszył proces Ukraińca oskarżonego o zabójstwo. Do zdarzenia doszło w czerwcu zeszłego roku. Według prokuratury oskarżony Wiaczesław P. miał wielokrotnie pchnąć nożem znajomego z pracy, Aleksandra T. Zdarzenie miało mieć miejsce, kiedy pokrzywdzony w środku nocy wraz z byłą żoną oskarżonego przyszli pod jego mieszkanie. W akcie oskarżenia mowa jest o 27 ciosach nożem zadanych Aleksandrowi T. Podczas rozprawy oskarżony twierdził, że to pokrzywdzony pierwszy go zaatakował oraz że po wyrwaniu noża z rąk napastnika próbował się bronić. Wiaczesław P. nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Pięćdziesięciotrzyletnia Joanna Rzet została oskarżona o zabójstwo 69-letniego Adama Eś, zapalonego kolekcjonera broni białej, który w swoim domu w Łodzi przechowywał miecze samurajskie i maczety. Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 września 2020 roku, gdy kobieta, mieszkanka Tarnowskich Gór, przyjechała do Adama w odwiedziny. Według zarzutów, podczas wizyty kobiety w mieszkaniu mężczyzny doszło do konfliktu spowodowanego bałaganem. W wyniku tego konfliktu Joanna miała użyć miecza samurajskiego oraz maczety do zadania mężczyźnie licznych ciosów. Po zdarzeniu to właśnie Joanna miała wezwać służby ratownicze do mieszkania przy ulicy Bema. Gdy służby przybyły na miejsce, mężczyzna był jeszcze przytomny i zraniony, tracąc blisko 40% krwi z powodu ran rąbanych, ciętych i kłutych. Chociaż początkowo twierdził, że zaatakowało go 3 nieznanych mężczyzn, brak było dowodów potwierdzających tę wersję wydarzeń. Zmarł w szpitalu 20 września. Śledztwo początkowo zostało umorzone, jednak prokuratura znalazła nowe dowody w postaci nagrań z monitoringu. Z materiału wynikało, że Joanna nie opuściła mieszkania ofiary w noc zbrodni, a także, że żaden inny intruz nie wchodził do niego w tym czasie. W świetle tych dowodów Joanna została zatrzymana w Tarnowskich Górach i postawiono jej zarzut zabójstwa. W lutym tego roku doszło do tragicznego incydentu w Częstochowie, kiedy to Wojciech P. i Adrian P. doprowadzili do śmierci 66-letniego Ireneusza po brutalnym pobiciu. Konflikt wybuchł na tle finansowym, związanym z pieniędzmi za zebrany złom. Ireneusz mieszkał w jednym z bloków na ulicy Gwiezdnej w Częstochowie. W pewnym momencie obaj oskarżeni wtargnęli do jego piwnicy i brutalnie zaatakowali mężczyznę młotkami, bijąc go także i kopiąc po całym ciele. Oprócz tego dopuścili się kradzieży, zabierając pokrzywdzonemu telefon komórkowy. W pewnym momencie Wojciech P. i Adrian P. weszli do piwnicy pokrzywdzonego i zaczęli uderzać go po głowie znajdującymi się tam młotkami. Ponadto mężczyźni bili go i kopali po całym ciele, mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie. Sprawcy skradli też pokrzywdzonemu telefon komórkowy o wartości około 300 zł. Potem napastnicy nakazali pobitemu mężczyźnie opuszczenie piwnicy, dodaje prokurator Ozimek. Mężczyzna zdołał się wydostać i poprosić sąsiadów o pomoc, a następnie zadzwonić po karetkę. Niestety, mimo podjętej interwencji medycznej, Ireneusz zmarł w kwietniu w wyniku odniesionych obrażeń. Obaj mężczyźni mają za sobą wcześniejsze przestępstwa przeciwko mieniu. Jeśli zostaną uznani za winnych obecnego oskarżenia, mogą spędzić w więzieniu od 5 lat do dożywocia. Dwóch Ukraińców zaatakowało 3 przechodniów, którzy wracali z imprezy. Podejrzani stwierdzili, że nie pamiętają zdarzenia z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w centrum Mikołowa. W nocy z soboty na niedzielę 3 znajomych wracało z imprezy. Nagle, bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia, zostali zaatakowani przez 2 24-latków z Ukrainy. Według zebranego przez śledczych materiału dowodowego, atak był kompletnym zaskoczeniem i nastąpił niespodziewanie, bez wcześniejszej słownej sprzeczki czy nawet wymiany zdań. Scysja rozpoczęta na chodniku po chwili przeniosła się na ulicę, relacjonuje policja. Jeden z agresorów został zatrzymany tuż po zgłoszeniu interwencji, drugiego napastnika policja zatrzymała następnego dnia. W trakcie przesłuchania 24-latkowie twierdzili, że incydentu nie pamiętają, a wszystkiemu winien jest alkohol.
dodaje policja. Usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował policyjny dozór oraz zakaz zbliżania do pokrzywdzonych Mikołowian. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.